Sklep KFD.pl. Największa hurtownia odżywek w Polsce. Siema, witajcie na kolejnym treningu moim. Dzisiaj wyjątkowo bez Seby. Trening ciągów, tak obiecywałem parę miesięcy temu. Dzisiaj jest już taki, można powiedzieć, jeden z ostatnich treningów cyklu siłowego, więc polecam spore ciężary. Jakie sam do końca nie wiem, ale na pewno coś koło pół tony się zakręcimy. Oczywiście wersja łatwiejsza. Ciągi z podestów, rack pull, bo jestem za gruby, żeby się do podłogi schylić, więc poleci rack pull, trochę najszczerszego, może jakieś drążki. Poleciało rolowanie, mobilizacja. Teraz rozciągamy najszersze i lecimy z rozgrzewką, nie? Jesteśmy już po mobilizacji, po rolowaniu, po rozciąganiu, zaczynamy trening, część właściwą. Ćwiczenie pierwsze, rozrzewkowe bardziej. Tak je traktuję, to będą ciągi rumuńskie. Celem przygotowania całej tylnej taśmy, w szczególności dwójek, do głównego roboczego, do rack pulla. No i co, lecimy. No więc zaczynają się już konkretne obciążenia. Jak widzicie, na sztandze 60 kg, czyli nie ma przelewek. Akurat to ćwiczenie nie będę, że tak powiem, wariował. Polecam 3-4 serie, tak jak mówiłem, tylko po to, żeby tą tylną taśmę przygotować do rack pulli. No a na rack pulli już polecimy sobie dzisiaj na grubo. Zobaczymy, ile udało mi się zbudować siły przez cały ten cykl. Lecimy, panie. Prawa dwójka. Znowu będzie dokuczała. Już czuję. Dwójki ciągną, bolą, nie idzie tego rozrolować, bo wiadomo, że dwójki ciężko się roluje. Nie tak jak czwórki, albo najszerszy. A już od paru tygodni lecą spore ciężary. Kolejna sprawa, że rack pull to jest ćwiczenie, które jakby nie powoduje pełnego rozciągnięcia mięśni. Więc one się będą jeszcze bardziej przykruszały. No i po takim cyklu siłowym, który trwa 12-15 tygodni, już nieraz jest tak, że jest problem się do buta schylić, nie? No, mam w domu roller. Zakładam buty, żeby je zawiązać, to muszę ktoś się wyrolować porządnie, bo inaczej nie chuja. Już coś tam ciągną dwójki, a na szczęście, no mówię, nie będę się tak bardzo forsował. To jeszcze jedna seria poleci i koniec, lecimy raki. Zaczynamy ćwiczenie główne, robocze, rack pull. Seria pierwsza, jak widzicie, 20 kg. Dlatego, że jestem zdania, że trzeba się zawsze porządnie rozgrzać. 20 kg, co 20 kg będziemy dokładać i dojdziemy do ponad 400, może do wieczora w tym tempie.
Dzień dobry. Jestem Wojtek i lubię napierdalać ciężarami. Jaki komentarz? Rozrzewka, no co? Przecież downy tego nie będą oglądać, nie? Nie trzeba tłumaczyć oczywistych rzeczy. ...220 kg, seria trzecia, nadal traktowana jako rozrzewka. Lecimy 150 kg do serii przedostatniej, planowo. 370 kg. A później zrobimy sobie duży skok. Planowałem coś w granicach 450-460. No ta seria przedostatnia pokaże mi, jak się czuję dzisiaj. No i myślę, że realnie, no, jeżeli nie teraz, to w ciągu paru tygodni powinienem być w stanie te 500 zrobić, tylko bardziej teraz zależy mi na tym, żeby zrobić jakiś fajny wynik z ziemi. Teraz tam w marcu mają być zawody w WPC w single deadlift. Tam ma być też ławka, cały trójbój, nie? I właśnie sam martwy ciąg. I właśnie rozważam, czy by sobie nie wystartować tam. A żeby tam wystartować, trzeba byłoby już powoli przechodzić z raków na ciąg z ziemi, dlatego że tam jest no, mało czasu. To jest koniec marca, czyli raptem 6 tygodni na przygotowanie formy takiej, z którą nie będzie wstydu się pokazać, nie? Także zobaczymy. Moje wrażenia po tej serii są takie, że mam dzisiaj chujowy timing. Nie umiem synchronizować dzisiaj pracy koru z tylną taśmą, ale to może wyjdzie lepiej na wyższych ciężarach. Raki mają to do siebie, że właśnie ja nie za bardzo potrafię je robić na takich mniejszych obciążeniach. Często jest tak, że na ciężarach małych i umiarkowanych jest do dupy, a potem dokładam na roboczą, okazuje się, że jest dobrze. To właśnie jest kwestia po prostu tego, że nie ma jeszcze takiej adrenaliny, jaka powinna być, żeby robić to dynamicznie i agresywnie. Mówię, że nie trafiłem pierwszy w punkt powtórzeniem. Kolejny już był, spoko. Podejdźmy dalej według planu. 3-7 potem zobaczymy. Wygląda na to, że na siłowni przed chwilą pojawił się niejaki Sebastian Kot, pseudonim Klakier. Sądząc po tej oto... No, ale mówiłem. Zdradziłeś się, kolego. Co? Co? No no, trzeba robić siłę i masę, nie? No. Czy ja testuję na sobie tą dietę ostatnio. Jedne co widzę, to że zalało mi jak świnie. Ale przynajmniej jest to bezstresowa forma odżywiania się, nie? Nie ma wmuszania na siłę. A ja i Stopa, my jesteśmy strange athletes. Nie musimy być ładni. Od bycia ładnym jest Michał Żądło. Seria wstępna 380 kg, ona mi powie dokładnie, ile mam założyć na serię następną, czyli główną. Miała być 470, ale nie umiałem piątek znaleźć, więc założyłem dychy zamiast piątek. Potem się okazało, że piątki są tutaj, na stojaku, ale nie chciało mi się już kombinować.
Dobra decyzja, żeby nie dawać dzisiaj więcej. Jest ciężka dwójka. Wiem, że trzeci był jeszcze do ogarnięcia, ale już plecy kurwa czyszczały. Dlatego nie ma co. Tylko trening, nie? Nie walka o życie, więc tamte lekkie rezerwy jeszcze trzeba, ale ważyła Franca. Myślałem, że będzie lżej. Niestety już wychodzi. Wychodzi niedojadanie, niedosypianie i tak dalej. Ale i tak nie jest źle. Myślę, że jest dziś między 4,7 a 4,8 na raz powinno wpaść, więc coś w granicach 400 z ziemi powinienem się za jakiś czas zakręcić. No jeszcze ja, że trójkę wciągnę, ale już tamte plecy już bolały trochę, więc nie będziemy świrować. Dobra, lecimy dalej. No, chwilkę odpocznę, złapę sobie oddech, uspokoję ciśnienie, bo czuję, że mi się kręci we łbie troszkę i lecimy dalej. Ćwiczenie numer 3, robocze power shrugsy. Jakie ja z tego wyciągam benefity? Po pierwsze, mężczyzna jest wtedy, kiedy kaptur sięga mu do ucha. Nie? Więc to jest sprawa numer jeden. Chcę mieć pierdolone kaptury. Po drugie, silny szwor boczny wstępujący jest bardzo potrzebny w tej takiej już samej końcowej fazie ciągu, w samej górze. Po trzecie, robię to bez pasa. I jakby sposób wykonania tego ćwiczenia bardzo mocno obciąża mi core, więc muszę odpowiednio reagować, jak ona spada, muszę być ciągle napięty, żeby sobie nie złamać kręgosłupa, tak? No i co? Ostatnia seria power shrugsów, 320 kg. Bez pasa, na twardej sztandze i tak dalej, no nie wchodziłem na takie obciążenie od dawna w sumie, ale jak już progresujesz w ciągu, progresujesz w siadzie, to trzeba progresować we wszystkim. Nie jestem zdania, że kłopotem jest progresować tylko w wybranych bojach, a resztę robić zachowawcze, bo w tym momencie psujemy cały balans strukturalny. Zaburzamy proporcje sił, więc to nie prowadzi do niczego dobrego. Kurwa, nieważne czy robię 200-300 kilo, czy więcej, gaz się kończy zawsze po 8, po 10 powtórzeniu, dlatego że niezależnie od tego, czy na wdechu, czy na wydechu jesteśmy, core musi być maksymalnie spięty cały czas. Jak się rozluźnisz, można nawet 20 zrobić, ale to się może źle skończyć dla kręgosłupa, więc trzeba cały czas to napięcie utrzymywać. Powoduje, że po prostu po 8-10 razie tlen się kończy. Teraz dokładam sobie jeszcze akcesoryjnie. Ćwiczenie na uchwyt, czyli trzymanie izometryczne. Największą wadą tego ćwiczenia, czy w ogóle treningu bez pasków, jest to, że jak chujowo złapiesz, zakreślisz uchwyt, czy naga ci się obróci w dłoni, lubisz sobie zerwać odcisk. Co właśnie nastąpiło. Więc no teraz prawdopodobnie już nie poszalejemy z obciążeniem. To jest dyskomfort, więc tam jeszcze machnę. Spróbuję machnąć z wyższej serii, ale już wiem, że będzie lipa dzisiaj. Podsumowanie, no średnio jestem zadowolony dzisiaj. Mimo, że i tak na tym cyklu siłowym dość spory progres poczyniłem. 450 na 2 w rack pullu,
z zapasem na 3, ale generalnie mówi już nie. Po pierwsze, zawsze staram się zostawić sobie zapas, po drugie, no bolały jestem już cały, już paręnaście tygodni jadę. Ciężary generalnie wzrastają z treningu na trening, więc eksploatacja materiału. Prostowniki już ciągną, dwójki ciągną, a chcę coś dużego pociągnąć z ziemi za jakiś czas, więc nie chcę się rozwalić. Dlatego nie leciałem dzisiaj, nie walczyłem o życie z tym ciocim. Przecież wiem, że generalnie była moc. Teraz tak, no w najbliższe, na najbliższe tygodnie generalnie jeszcze się biję sam z myślami, czy wystartować, czy nie w tym marcu, bo generalnie wiem, że jeszcze na tą chwilę nie jestem w formie życia. Jak chodzi o ciągi, no tam dopiero minął raptem pół roku, odkąd wróciłem do dźwigania, ale prawdopodobnie się skuszę, tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy pojadę, czy nie. Następny film, jaki zobaczycie z moim udziałem, to będzie prawdopodobnie już ciąg z ziemi dla tych, którzy się przypierdalają, że Wojtek ciągnie tylko spod kolan, bo z ziemi nie ma siły. Takie ciężkie ciągi z ziemi pójdą, dlatego mówię, z myślą, że chcę się w najbliższym czasie troszkę jeszcze podźwigać ciężko z ziemi, nie będę się zajeżdżał na raku. No i teraz co? Do zobaczenia za jakiś czas. Nie wiem jeszcze kiedy to będzie, myślę za jakieś tam 3-4 tygodnie. Oglądajcie KFD, oglądajcie agresywną masę, subskrybujcie, lajkujcie i kochajcie się nawzajem wszyscy. Tak jak my się kochamy z Matym i z Tobą. Na razie.